Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Bloody, a my sobie dzisiaj kontynuujemy nasze nieziemskie przygody z grą Wasteland 2. Skończyliśmy w tym oto miejscu. Przypominam, że w poprzednim odcinku próbowaliśmy pokonać tą małą grupkę osób w ramach zemsty za to, że nas oszukały, ale niestety pomimo moich starań nie udało mi się. I wiecie co? Mimo wszystko, że próbowałem w poprzednim odcinku to zrobić, dzisiaj spróbujemy zrobić to ponownie, ale zmienimy trochę zasady gry. Po pierwsze, wyleczę mojego wojownika jeszcze jedną apteczką, dzięki temu będzie miał większe życie. Kolejne co chcę zrobić, to wykorzystać pewne arsenał, który posiadają moi wojownicy. Po pierwsze, bomba rurowa. Trzeba dać to komuś innemu, dlatego że nasza pani Angela prawdopodobnie i tak będzie zajmować się w głównej mierze strzelaniem ze swojego profesjonalnego karabinu, więc warto te bomby rurowe i inne dać komuś innemu. Tak samo tutaj jeden burzyciel. Zastanawiam się, czy przypadkiem burzyciela też nie będzie mógł założyć ktoś inny. Co nie? Wydaje mi się, że owszem, powinna być taka możliwość, dlatego zobaczmy nawet, czy może go nosi, widzicie? Może nosić burzyciela. Więc z całą pewnością burzyciela będzie drugiego miał nasz medyk, gdyż to działa na zasadzie granatu, jak już zdążyliśmy zauważyć. Poza tym zobaczcie, że on ma zwykłe granaty. I ten granat też damy jakiemuś fejdowi, który walczy praktycznie najmniej, bo ma ze swój dosyć słaby karabin. No i teraz, kiedy rozłożyliśmy tak poszczególny ciekawy arsenał wybuchowy po całej naszej jednostce, mam taką jedną taktykę, którą chcę wypróbować i zobaczymy, czy odniesie sukces. Ogólnie rzecz biorąc, chodzi tutaj o pewnego rodzaju prowokację, żeby właśnie wrogów do siebie tak jakby ściągać. Zobaczmy, jaki jest zasięg snajpera. O, zasięg snajpera jest tutaj jak najbardziej tolerancyjny. Oddalmy się jeszcze troszeczkę. Chodzi o to właśnie, żeby wrogów jakby do siebie ściągać, tak żeby oni ustawili się na tyle blisko, żeby potem ich rozwalać choćby z takich granatów, co nie? Pytanie, czy się uda? No nie wiem, zaraz się okażemy. Okaże, jeszcze tak, wszyscy kucnąć. Tak, wszyscy kucnęli. Tak, wszyscy kucnęli. No i teraz no nie pozostało nic innego, jak tylko zacząć swój zabójczy taniec. Zaczynamy od snajpera, od prowokacji. No i zaczynamy po starcie, co nie? Czy tym razem uda nam się zwyciężyć? Zauważcie, że teraz wszyscy będą chcieli tutaj dobiec. W ogóle on, jak szybko tu dobiegł, co to w ogóle było? Widzieliście? To jest właśnie ten cały Chris Van Overbeek, co nie? Jaki biegacz z niego. Niestety, przez niego chyba zasłania mi trochę tą tutaj tego pana, bo nie mogłem go zestrzelić, no ale go zaraz walimy go tutaj z naszej wspaniałej strzelby. No, obrażenia może i nie za duże, ale z gracją. No i dobra, lecimy teraz naszą moją ulubioną wręcz postacią. Zmieniamy sobie oczywiście na potrójny strzał. Jeszcze nie możemy za dużo zrobić, dlatego na razie może w tym ładnym akcencie uderzymy tego pana za pomocą broni obuchowej, dwa razy. Niestety nie, dwa razy nietrafione. To tak, ten tutaj ma burzyciela. To z nim czekamy ogólnie rzecz biorąc. Czyli on na razie sobie poczeka po prostu. Mamy tutaj też, on też tutaj ma burzyciela założonego, więc z nim jak najbardziej czekamy. Możemy czekać na tryb reakcji akurat. Najlepiej, żeby ustawiali się właśnie w jakimś jednym miejscu, dzięki czemu można było burzyciela zastosować. To byłaby najrozsądniejszy, że tak powiem, wybór. Co tu zrobić, co nie? Rzucić granata? Zastanawiające w sumie. I zastanawiające, czy to nie jest aż takie głupie. To nie? Dobra, wiecie co? Spróbujmy. Akurat zmiana broni z ekwipunku nic nas nie kosztuje praktycznie, więc to wiecie, przeważnie nie jest takie głupie, a zobaczcie, jak ładnie możemy ich zranić. Spróbujmy. Nie chcę ci nic mówić, ale właśnie dzięki temu sposobowi praktycznie rozwaliliśmy dwóch naraz, więc z całą pewnością tutaj rzut granatem był jak najbardziej na miejscu, a ten już jest prawie martwy. No dobra.
leci kolejny. Jest tam kilku takich, dwóch co najmniej takich twardzieli, że twardzieli, naprawdę. Bardzo dobrze, że zauważcie, że się ustawiają w jednym miejscu. To jest po części nam na rękę bardzo, bo no to może zadziałać, to może zadziałać. Zobaczmy, czy jej daliśmy też jakieś granaty. Jej nie daliśmy żadnych granatów, zero możliwości. No i tak, kogo by tu rozwalić? Może tą 70-kę? Niewielkie obrażenie, ale zawsze coś tam. Ten w ogóle biegnie na jakiś chyba punkt snajperski, choć... O, on wezwał, patrzcie, wezwał tego, siekacza. On to jest silny gościu. I ten też to jest rzeźcz, tak powiem. To jest dwóch naprawdę takich potężnych kolosów. Wszyscy ustawili się w jednym miejscu, więc ogólnie rzecz biorąc tak. Kurde, dlaczego ona akurat nie ma żadnego granatu? W tym przypadku powiem wam, że to byłoby bardzo nam na rękę, gdyby ona coś miała. Bo po prostu tylko strzelić, ale z drugiej strony, kto rusza się dalej? Kto rusza się dalej? Kto to jest? Jakiś chaos 35. To jest chaos 35. Mógłbym w sumie strzelić, ale nie, musimy się cofnąć, bo potem jest właśnie on, a on użyje burzyciela, co nie? Więc z całą pewnością chcemy się cofnąć nawet. Niech pomyślę. 4. Będziemy mogli ile to? No dobra. Cofniemy się tutaj 4 troszeczkę. No i jakoś tak sobie ładnie strzelimy. Jeszcze się troszeczkę cofniemy. No i teraz mamy naszą wojowniczkę. Wojowniczka, zobaczmy, ona miała chyba jedną, nie, oddała wszystko oczywiście, co nie, nasz błąd. Potem się dopiero rusza chaos. A potem wielki Bert, tak? No ona niepotrzebnie wszystko oddała. Dobra, ja tutaj ogólnie użyję za chwilę burzyciela. Ona ogólnie, jako że ona jest tam dobrą wojowniczką, ona zaraz tu będzie musiała się oddalić. Chyba będzie musiała się oddalić. Kogo by tu trafić, żeby tego nieźle rozwalić? Chyba tego, co nie? On już jest na śmierci, on już umiera praktycznie. 3 strzały powinny załatwić sprawę. Nie, no nie wierzę. 3 strzały i żaden nietrafiony. Co za marnotrawstwo. Dobra, dobra, nic nam nie jest. I teraz właśnie idzie burzyciel. Burzyciel. Patrzcie na to. Uwaga. Pytanie, czy trafi. Dobra, ja się tu przesunę. Powinien trafić, co nie? Uwaga. O, jakie obrażenia ogromne. Zobaczyli, widzieliście, co się właśnie przed chwilą tu wydarzyło? Ja cię kręcę, co za zniszczenie. Ale to było piękne, po prostu piękna akcja, piękna strategia pokonywania ich. Że tak powiem, burzyciel w końcu został wykorzystany tak, jak powinien zostać wykorzystany. Czyli, krótko mówiąc, no nie wiem, no nie, jak, nie wiem, jak tutaj to się wyrazić. Po prostu no elegancko, elegancko. I teraz tak, znowu gramy tym. On, z tego co pamiętam, miał chyba... O, bombę rurową, może być. W tym przypadku znowu zastosujemy bombę rurową, ponieważ to jest dwóch przeciwników obok siebie. Oni są dosyć silni, dlatego spróbujemy ich teraz wykończyć już tą bombą rurową. Elegancko, bomba rurowa została zastosowana. Zostało, że tak powiem, przeciwników już naprawdę malutko. I to już takie dosyć słabinki zostały. Krótko mówiąc, zobaczcie, jak ładnie ich rozwaliliśmy. Naprawdę. Ej, ale naprawdę, przyjrzyjcie się tego. Jak ładnie ich tu wszystkich rozwaliliśmy. To jest po prostu coś niezwykłego. Dobra, ona może sobie kucnąć spokojnie. I teraz w niego strzelić. No teraz to już to jest tak naprawdę formalność dla mnie w tym przypadku. Bo naprawdę... No nie wiem nawet tutaj, o czym tutaj mówić, no to jest już po prostu za chwilę my, że tak powiem, zwyciężymy tutaj w wielkim stylu. No i co? Na co? Zmień na swoją broń obuchową, tak? No właśnie, teraz lepiej. No i nie wiem, tryb reakcji chyba pozostał nam, co nie? Przepraszam, to jest tryb reakcji. On tak samo, ustawmy się tutaj w rządku, padnijmy sobie tryb reakcji. Bo my tam dalej mamy tryb reakcji. No i tak, pytanie tylko, czy oni do nas podbiegną. Nie, nie podbiegną, ponieważ to są snajperzy. Dobra, czyli krótko mówiąc, okazuje się, że my będziemy musieli chyba do nich podbiec w pierwszej kolejności. No dobra, to tak też zrobimy. Tak, tak, będziemy musieli do nich podbiec. Utrata kontroli.
Wow, ale dystans przerobiła. No dobra, w każdym razie i tak musimy do nich podbiec, ponieważ to są swego rodzaju snajperzy. Więc oni się nie będą, że tak powiem, ograniczać. W sensie będą czekać po prostu na nas, a my musimy prędzej czy później zwyciężyć. Więc sami rozumiecie, z czym to się je. No dobra, gdzieś tutaj, tak? No dobra, jak tu mamy, jak wyglądają nasze szanse trafienia? Ogólnie rzecz biorąc nie wyglądają najgorzej. O, fakt faktem, oni mają trochę lepszą pozycję, aczkolwiek obaj są do, jak najbardziej do zdjęcia. Zastanawiałbym się w sumie, dobra, strzelajmy tam. Raz trafiony został, no cóż, mogło być gorzej. Jeszcze raz próbujmy, tym razem pojedynczym. Kogo oni strzelali? Wy Fade'a? Dobra, Fade, będziesz musiał się wycofać, cholercie, bo nie chcemy, żebyś tak źle skończył. Co nie? No nie wiem, ustaw się gdzieś tutaj. Daj typ reakcji. Nie wiem, ustaw się tutaj. Zaczekaj, a Fade, a weź ty spieprzaj stąd. Nie ma mowy, żebyś stracił tyle doświadczenia nawet. Nie pozwolę na to. Dobra, nasza pani snajper ogólnie powinna się ustawić, no nie wiem, dla mnie to gdzieś tutaj chyba, co nie? No i teraz ładnie zasłoniłeś, człowiek, ładnie zasłoniłeś naszych wojowników. Także w sumie, wiecie, teraz pytanie, co ja zrobiłem? Przeładowałem, cholera jasna, pomyliłem się. No dobra, mniejsza o to, tak wiecie. Podbiegnijmy tutaj. Widzicie, jesteśmy za blisko, już nie potrafią nic zrobić praktycznie. No to rozpieprzmy ich po prostu. A teraz kim ruszamy się? A naszym drogim panem medykiem ruszamy się. Dobrze, pan medyk zaraz ich tutaj rozwali. Piękny strzał, ładny, podobał mi się. Pani snajper? Wiecie co, taka trochę, on się źle ustawił troszeczkę. Za blisko jest, nie możemy za bardzo nic zrobić, więc tutaj z całą pewnością kucamy sobie. Pomijamy to. O, elegancko. Ty sobie tu poczekaj. No i jeszcze został nam ostatnie ogniwo nam zostało. Tutaj już nawet nie ma co, o czym mówić tak naprawdę. To ostatnie ogniwo dzisiaj zginie. Ale no to dopiero za chwilę, że tak powiem. No i czas na wykończenie, co nie? Pięknie, kurczę. Lecimy dalej. Wiesz co, ty czekaj po prostu. Z takiego bliska próbuje snajper nas trafić. Troszkę nieudolnie. No to co, też już wykończenie. Już z broni ręcznej go wykończymy. Ty sobie czekaj spokojnie. A tutaj nasza jeszcze wojownicza pani spróbuję go jakoś rozwalić. Zastanawiam się w sumie, jak zrobić to, żeby tak. O właśnie. No i co? Z broni ręcznej. No jeszcze raz, może się teraz uda. Uwaga! Elegancko, ten sobie czeka spokojnie. On próbuje trafić nas. O, trafił, kurczę, skubany. Udało mu się. No to co? Wykończenie. Patrzcie, jak dużo w ogóle doświadczenia dostaliśmy za tą walkę. Naprawdę to nie była łatwa walka, to była naprawdę bardzo trudna walka. W sensie, zobaczcie, jak dużo osób pokonaliśmy. O, to nie była, w ogóle jest chaos. 150 za chaosa dostaliśmy doświadczenia. I muszę wam powiedzieć, że to naprawdę była jedna z trudniejszych walk, jakie musiałem w tej grze stoczyć. I widzicie. Tak naprawdę nie miałem przewagi. Poprzednio zrobiłem złą taktykę, zastosowałem, nie użyłem granatów. Granaty okazują się bardzo skutecznym sposobem walki tutaj z wrogami. I zobaczcie, jak zrobiłem wcześniej i jak bardzo beznadziejnie mi poszło. A teraz, kurczę, to była jedna z piękniejszych walk. Dzięki temu możemy fajne rzeczy pozdobywać, bo zobaczcie, że na przykład on ma naprawdę bardzo przebojowy karabin snajperski. Ja nie chcę nic mówić, ale to naprawdę bardzo elegancki karabin snajperski jest. Lecimy dalej, znowu jakiś karabin snajperski. Ona go weźmie, mimo że już widzę, że jest przeciążona.
Biała śmierć, czyli 5 premia do trafienia bronią strzelecką widzimy. Szansa na unik jest mniejsza, ale to może się komuś przydać. Co nie? Dobra, no teraz będziemy tu ogólnie przeszukiwać wszystkie osoby, które tutaj poległy. Zobaczcie, zwłaszcza tutaj, że tak powiem, raz użyty burzyciel załatwił sprawę tak, no, totalnie. Strzelba, znowu naprawdę profesjonalna... znowu naprawdę profesjonalny sprzęt. Broń ciężka, właśnie tego szukałem od samego początku. Broni ciężkiej. Jeszcze dotychczas nie miałem okazji broni ciężkiej nosić, że tak powiem. On używa karabinu do... Widzę już, że broń ciężka używa tego samego amunicji, co karabiny szturmowe. W każdym razie broń ciężka jest w końcu, jak nareszcie. Zaraz troszkę więcej spróbujemy o niej poczytać. I mam tak, znowu pistolet. I to też nie byle jaki pistolet. Wow, jestem naprawdę w szoku, że po prostu tak zaawansowane, że tak dobre bronie po prostu w jednej chwili tak naprawdę dostajemy za pokonanie tutaj garstki wojowników. Jest i dynamit, co nie dynamit, to już się z całą pewnością przyda. I to przyda się różno... Granat nie wypał. O, z tym to ostrożnie. Przyda się różnym osobom tak naprawdę. Znowu dwururka. Dwururkę już tutaj nasza bohaterka miała, ale to weźmie jeszcze oczywiście. Łatki weźmie on. I co to jest? Broń energetyczna. Znowu mamy broń energetyczną. To do naszej kochanej Rose leci. Mamy też złom. Mamy 158 złomu, czyli automatycznie zwrócił nam się też cały złom, który musieliśmy włożyć, zainwestować, żeby nas nie zaatakowano. To nam się teraz to wszystko zwróciło. Więc z całą pewnością bierzemy złom. Mamy też jakieś ulepszenie tutaj, pojemny magazynek, amulet jakiś trzygłowego, czyli widzicie, czyli to jest, że dowództwa plus 2. To się może ostatecznie, jakby nie powiedzieć, jakby nie przyznać, to może się przydać, że dowódca plus 2, od razu, umiejętność dowództwa plus 2, no to jest 4 punkty umiejętności zainwestowane w to, więc to jest jak najbardziej na plus. A dzięki temu nasi wojownicy będą się mniej buntować. No dokładnie. No dobra, wiem, że są kilka osób jest przeciążonych, ale po prostu tak elegancko to żeśmy rozwalili, że nadal nie mogę w to uwierzyć. Ona jest ledwo już chodzi, ale zobaczcie co mamy. Teraz tak. Ona sobie na razie dwururkę porównajmy. No i zobaczcie. Ta dwururka jest o wiele lepsza. Faktycznie, 2 sztuki naboju w magazynku. To może być trochę utrudniające. Aczkolwiek jednak jest całą pewnością, jest o wiele lepsza. No super, bardzo mi się podobał zakup. Teraz snajperka, czyli poczekajcie, czyli zmieniamy sobie broń, żeby ładne porównanie było. No i teraz porównujemy snajperkę. Zobaczcie jaki jest tutaj, jaki od razu jest skok. 24-32, to jest ogromny skok, tak naprawdę. 30 metrów aż zasięgu ma ta moja snajperka nowa, będzie miała 5 sztuk nabojów w magazynku tylko i 4 aż przebijalność pancerza. Z całą pewnością też zamieniamy i to jest naprawdę bardzo duża inwestycja w przyszłość. Gdyż naprawdę na wysokim poziomie dostaliśmy teraz snajperkę. Dobra, lecimy dalej. Ona żadnego karabinu super ekstra nie dostała, ale ta na przykład dostała coś takiego jak broń energetyczna, co nie? Też poczekajcie, zamieńmy na broń energetyczną, żeby ładnie porównać. No i mamy tak, widzicie? Już widać ogromny skok naprzód. Większy zasięg, mniejszy zasięg akurat. Akurat ostateczny rozrachunek będzie miał mniejszy zasięg, to może być trochę nie na rękę. I będzie strzelać po jednie. Okazuje się, że chyba on nie jest jednak lepszy, bo zobaczcie, że ten pistolet, broń energetyczna, nie broń energetyczna, ale będzie strzelać, że tak powiem, pojedynczymi strzałami. Tą broń można dać jako broń na drugi slot, a wtedy nasza bohaterka całkowicie zrezygnuje z tych pistoletów w sumie. No bo patrzcie, na drugi slot można dać, bo ona strzela pojedynczo i tylko 3 traci punktów akcji, co nie? Więc można dać na drugi slot tak naprawdę, a to będzie nasz pierwszy slot. To może być całkiem przydatne. Dowódca 2? No to też może być ciekawe. Tutaj, że rusznikarz wymaga, to jest chyba wmontowanie w jakąś broń. Czyli może to zrobić na przykład nasza pani snajper na przykład, albo ta pani. Zobaczmy jeszcze raz ten ulepszenie.
minus szansy na zacięcie i plus 4 w magazynku. No to się wydaje fajne. Właśnie się zastanawiam, czy to nie zainwestować w sobie w to. Poczekaj. Poczekajcie, to tak się robiło. Oznacz, załóż modyfikację. Wymaga 4 poziom rusznikarza. No to sporo, że tak powiem. Dobra, co tu jeszcze dostaliśmy? Czyli tak, tutaj już wszystko rozwiązaliśmy. Tutaj już rozwiązaliśmy. On niestety nie dostał żadnego lepszego karabinu. Cały czas ma swoją pierwszą podstawową olejarkę. No i nie wiem, no cały czas nie dostaje nic lepszego. Masakra jakaś. O! Broń ciężka. Nareszcie coś, co jest tutaj, warto o tym wspomnieć. Zauważcie, że krótko mówiąc, on z tej broni ciężkiej wystrzeliwuje od razu 5 naboi naraz. To jest naprawdę potężne cacko, w które moim zdaniem będzie warto zainwestować. Od razu sobie może je założymy. Oczywiście on w tej chwili nie ma za bardzo do tego cacka amunicji, ponieważ ja mam amunicji do tego cacka mam stosunkowo niewiele. W sensie mam dużo, ale wolałem tutaj dać naszej pani Angeli, ponieważ ona go wykorzystuje trochę. Wykorzystuje te naboje troszkę z taką większą gracją niż tutaj by wykorzystywał nasz rozpierdalator, że tak powiem. W każdym razie nadal to jest 20 metrów zasięgu, 36 nabojów w magazynku. To jest jednak potężna broń. I z całą pewnością tutaj uważam, że ta broń ciężka to jest broń mojego ziomeczka, w którą już teraz sobie właśnie w tej chwili zainwestowałem co najmniej 3 punkty. No i on tą broń ciężką z całą pewnością będzie nosić, bo od zawsze miałem taki plan. Od zawsze miałem taki plan, ponieważ on ma dużo siły, to on tą broń ciężką może sobie, że tak powiem, wesoło nosić. No. No dobra, no i jeszcze tak. Tak chcę. No i jeszcze został nasz kochany medyk. W ogóle wszyscy tak naprawdę wbili level. Jeszcze nie wszystkim do tego jakby przysłużyłem, w sensie dodałem ten poziom. W sensie nie awansowałem jeszcze wszystkich, ale czekam zawsze z tym, żeby mieli trochę mniej życia, żeby się im od razu przy okazji zregenerowało. W każdym razie mamy tutaj właśnie teraz sytuację taką, że mamy też lepszy pistolet dla naszego kochanego, dla naszej piguły. No i co tu dużo gadać, no lepszy jak się tylko patrzy. Pierwszy rzut oka na tę broń i już widzimy, że jest milion razy lepszy. Milion razy lepszy, dodatkowo mniej punktów też zżera. Punktów akcji. Nic dodać, nic ująć. Po prostu ta broń jest o wiele lepsza. Co tu jeszcze, samopowtarzalny, no to ale to wszystko jest o wiele gorsze, zauważcie, co nie. Mój jednak teraz rewolwer, który w tej chwili posiadam w magazynku, jest naprawdę... No jest to broń elegancka, po prostu świecie elegancka, kaliber 38, czyli to co zwykle. No dobra, jeśli chodzi o takie pierwsze inwestycje, ja widzę tu kilka modyfikatorów właśnie tego typu. Premię trafienie bronią strzelecką, ale mniejszy unik. Albo na przykład w ogóle dowództwo, to mi się bardzo podoba, że to dowództwo dodaje 2, co nie? Wydaje się to być naprawdę super okazją. Poczekaj. I teraz jestem ciekaw, czy to, bo to mu pewnie dodaje dowódca, ale jestem ciekaw, czy na przykład o, widzicie? Poczekaj, jeszcze teraz wyciągnę to na chwilę. Tak mi się wydaje, że dobrze popatrzyłem. Poczekaj, wyciągnę to na chwilę. Patrzcie, ryzyko buntu 20. Ryzyko buntu 25. Teraz założymy to. A nie, jest jednak ryzyko buntu. Jest ryzyko buntu 10 i ryzyko buntu 15. Dobra, jako że piguła jest dosyć słabą postacią, to my sobie to założymy. I po prostu kiedy będziemy chcieli się handlować, no to wiadomo, robimy szybką zamianę i się handlujemy. Będziemy tak robić, bo jest taka możliwość, to nie widzę sensu, czemu mielibyśmy tego nie wykorzystać. Ja się chyba jeszcze raz zapiszę, bo po prostu, aż mi się wierzyć nie chcę, że tak ładnie pokonaliśmy tu wszystkich. No dobra, wow, naprawdę nie wierzę w to, że tak ładnie wszystkich rozwaliliśmy. Praktycznie tylko Fate najwięcej życia stracił, a reszta się trzyma całkiem, no jest w całkiem niezłym stanie, że tak powiem. A dobra, niech biją ten level, no.
copy, Echo One. Congratulations, Echo. Przy okazji zobaczmy, tak z ciekawości, ile jej punktów przybyło. A to niewiele w sumie, tym razem. No, ona by mogła w sumie tutaj coś jeszcze zainwestować, co nie? Jakiegoś elektryka czy coś na przykład, kto tam wie. Może, może, fajnego, może coś fajnego by dzięki temu. Na przykład właśnie w tego elektryka mogłaby zainwestować. Mhm. Żeby być mistrzem rozbrajania właśnie tych zabezpieczeń. Elektryka jeszcze nie mamy, przypominam. Ale Lizusa i Cwaniaka w sumie też nie. Na razie nie czułem takiej potrzeby. No dobra. Jako, że i tak już nikt nie żyje, to czy włączymy alarm, czy go nie włączymy, uważam, że niczego w sumie nie zmieni, dlatego bez krępacji po prostu otwieramy sobie ten safe. No i co? No i ona to oczywiście bierze, a jest już przeciążona, dobra, za chwilę to załatwimy. Bo faktycznie ona ma za dużo w tej chwili, za dużo, stanowczo, za dużo ma tych wszystkich broni, więc... to sobie zamieniamy, żeby ktoś to nosił po prostu. No, ona dzięki temu będzie miała trochę więcej luzu. No i dobra, no i lecimy dalej. Oczywiście zobaczmy, czy tutaj nic nie jest zabezpieczone. Widzę, że nie. Otwieramy bez żadnej krępacji. Musimy to wszystko zabieram. Co to jest? W ogóle właściwie karabiny szturmowe, karabiny snajperskie. Ciężkie karabiny maszynowe. To w ogóle co to za ten rodzaj broni jest? Poczekaj, ja tak z ciekawości sprawdzę. Jakiej broni ona użyła? 5,56 mm, a to jest po prostu 7,62 mm. To jest w ogóle do jakiejś jeszcze innej broni, którą my aktualnie chyba nie posiadamy po prostu. Ale jest, gdyby ktoś chciał na przykład, bardzo. No i tak, jeśli chodzi o tę mapę, to praktycznie zwiedzilibyśmy już teraz wszystko. Oprócz jednego miejsca, dokładnie tego sklepu Reda. Do niego można się dostać zapewne, będziemy mogli się dostać dopiero później, więc... tutaj będziemy musieli się na razie, że tak powiem, powstrzymać. O kurczę, ale mi się to podoba. Jeszcze tylko nasz Fate musi mieć lepszą broń, bo na razie ma, póki co ma trochę badziewską. Ale może już niedługo. No dobra, no i jako, że to zrobiliśmy, też tutaj rozwaliliśmy ich, to teraz chodźmy jeszcze do więzienia. O tutaj właśnie, ponieważ tu było coś z tym więzieniem tak jakby było nie tak, moim zdaniem. Od samego początku widzimy, że tu są jacyś, nie wiem, wrogowie, coś tam. Tu ktoś nie żyje, tu ktoś ledwo żyje. No i właściwie wszystko to możemy chyba pootwierać. Nasz Fate może to pootwierać. To jest wszystko poziom łatwy. Niby tam jakieś ryzyko nieudanego otwarcia jest, ale ogólnie rzecz biorąc wszystko niby jest poziom łatwy, więc nasz Fate szybciutko to pootwiera. Już teraz to, że włączył się alarm, chyba nikogo totalnie nie rusza. No dobra, otwieraj wszystko po kolei. Nie udało się. Wiem, że uruchomiono alarm. W sumie no nie rusza mnie to za bardzo, co nie? Prawdopodobnie Rose swego czasu będzie miała umiejętność nie otwierania. W sensie, nie otwieranie, tylko w sensie wyłączanie alarmów. Na ramionach kobiety jest mnóstwo blizn oraz przypaleń. Zdaje się, że ktoś używał jej jako popielniczki. Wolna? Ja? Czy on nie żyje? On, czyli kto? Skurwiel, który nam to zrobił, mówi na siebie Pitbull. Musi zginąć. Czy on nie żyje? Tak. Dobra, no to załatwiliśmy go. Chociaż jestem ciekaw, co by się stało, gdybyśmy powiedzieli nie. Może dałaby nam zadanie, żeby go rozwalić. Mniejsze o to. Lecimy dalej. Nawet jeśli jeszcze żyje, to prawda jest taka, że prędzej czy później umrze, bo trafi na nas. No i ona w ogóle od razu uciekła. Bez żadnej rozmowy, bez niczego. No dobra, uratujemy wszystkich, że tak powiem. Co tam? Też Fritz jest mało rozmowna, że tak powiem. No dobra, tu jeszcze mamy safe. O kurde, zabezpieczenie wybuchowe. Niestety nasz Fate ma za mało punktów umiejętności, żeby zainwestować
w kolejnego sapera. O kurde. Dobra, trudno, no to się mówi poświęcenie. Spróbujemy kimś, kto ma dużo życia, podejść i oblukać to. Nie no, kurde, Fej, ty masz mało życia. No, trzeba niestety Fejda trochę podleczyć. No, niech będzie ta kieszonkowa apteczka, chociaż ona niewiele mu da życia, no ale on i tak nie ma za dużo. Dobra. No dobra, Fejdzik, lecisz, no poświęcić się. O cholera jasna. Jednak okazuje się, że to zabezpieczenie jest aż zbyt trudne. Zabezpieczenie ultra, że tak powiem, że nawet w tej chwili za bardzo nie jesteśmy w stanie tego otworzyć. Może później. Poczekaj, pistolety to do niego, tak? Dobrze myślę? No, chyba tak. No dobra. Aha, tu jeszcze coś jest. Zobaczmy, czy zabezpieczony, niezabezpieczony, więc też to bez problemu otwieramy. To jest, że tak powiem, chirurg. Dobra, wiecie co? Małe szanse na to, że my to otworzymy, ale jak to się mówi, trzeba czasami zaryzykować. Spróbujemy raz, jak się nie uda, to sobie darujemy. Krytyczna porażka. Nie, to się, wiecie co, to się po prostu wczytam i po prostu zostawię sobie ten safe. On będzie sobie tutaj leżał. Ja nie będę próbować wiecznie otworzyć go, bo wiadomo, gdybym się tak wczytywał, to prędzej czy później udałoby mi się go otworzyć, aczkolwiek na razie nie chcę tego robić, na razie sobie pójdę po prostu gdzieś dalej i po prostu wrócę może tutaj kiedyś, jak, że tak powiem, już troszkę podekspię. A na razie tylko otwórzmy to, co tutaj jest do otwarcia. Czyli mamy tutaj znowu jakiś rewolwer. Mam też to, dobra. No dobra, to co? To już wychodzi na to, że właśnie na tej części mapy wszystko zostało spenetrowane. Możemy iść do następnej lokacji. Tak naprawdę dzisiejszy odcinek w głównej mierze składał się właśnie z mojej walki z tymi ziomeczkami, która naprawdę poszła na, była na eleganckim poziomie. I to jest właśnie przejście do więzienia, ale jakieś takie tajne, jakieś takie skryte. Mamy dwa przejścia do więzienia. To jest jakieś tajne przejście do więzienia. Być może będzie też o wiele lepsze. Zaraz się przekonamy. Być może jakieś takie będzie bardziej strategiczne, bo tamto jest od głównego frontu, gdzie i tak wszyscy mnie atakują, bo oczywiście nikt nie poinformował o tym, że tam zapłaciłem pieniądze. A te przejście będzie takie bardziej od boku, więc być może to przejście będzie o niebo lepsze. Zobaczmy. No jesteśmy chyba w tym więzieniu, co nie? W ogóle jesteśmy teraz w jakiejś jaskini, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, ale... Nie no, niby prison jest napisane. No dobra, no to idziemy. Bo ja wiem. Jakieś takie przejście od boku. Nie no, jak nic, jesteśmy teraz w jakiejś jaskini. No ale dobra, jakieś takie tajne przejście widoczne, nie? Czyli będziemy takim trochę, że tak powiem, tajnymi agentami. Tu mamy jakąś skrzyneczkę, zaraz zobaczmy, niezabezpieczoną, otwórzmy ją. No, z całą pewnością, jacyś z nas tacy trochę tajni agenci. No, to jest w sumie zastanawiające, zauważcie, że na razie, kurczę, nikogo nie ma. Dobra, są mi wrogowie, jest i też ich całkiem sporo. No dobra, czas na odpowiednią taktykę bojową, to znaczy, jak zwykle, snajper. Kurczę, jaki ty teraz masz zasięg ogromny, ogromny masz zasięg. Snajper leci nasz tutaj. Lecimy dalej. Tutaj. Tutaj. Kurde, za wcześnie, nie ustawiłem się jeszcze do końca. Ach, niedobrze, 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 źle się ustawiłem. To znaczy, w zasięgu dowodzenia. Ale super. Mam tego dowódcę i teraz od razu sprawa wygląda trochę inaczej. No dobra, no to co, jako że on zawsze walczy dyskami, to podchodzi, uderza. Teraz tak, piguła, która ma teraz o wiele lepszą broń, oczywiście wykorzystuje ją. Piękny strzał, jeju, nareszcie zaczął zadawać jakieś obrażenia sensowne. Utrata kontroli, mimo że 10 szans tylko na utratę kontroli, to ona i tak utraciła tą kontrolę. Dobra, mamy pana snajpera. Wszyscy stoją tak beznadziejnie, że ten pan snajper w tej chwili, no... Szczerze mówiąc, to średnio cokolwiek może zrobić, dlatego... Chyba się wstrzymamy.
O kurcze. Przy okazji załatwił też paru swoich, żeby nie było. Dobra, no i mamy teraz Fade'a, który... Okej, okay, no jakieś tam też swoją siłę ma, powiedzmy. Czy on jest na linii? Nie, no załatwiłbym go chyba. Dobra. Który jest po prostu w świecie w tym momencie trochę słaby. Zejdźmy z widoku snajpera, żeby snajper miał jakieś możliwości strzeleckie. Mhm, no powiedzmy, mimo że zmniejszyły się szanse. Poczekaj, co tu mamy? Plus 2 szanse na trafienie. O, widzicie? To dodatkowe jeszcze daje atuty tego, że mamy właśnie tego dowódcę. No dobra, no to teraz to już elegancko załatwimy sobie, może na początku tego. Pięknie. No i oczywiście nie wiem, dlaczego za każdym razem ona niby używa tylko 5 te potrójne strzały, ale widzicie, że za każdym razem muszę i tak jeszcze raz sobie strzelić. Tym razem pojedynczym. No i mamy też snajpera nareszcie. Och, ten snajper to tu szaleje. Ci są niby poza zasięgiem, tego mu trzeba rozwalić, bo on to jest taki masakryczny, taki jakiś masakrator. Ale ładny strzał, prawie na... prawie zdechł, że tak powiem. No i mamy niego, co nie? On, kurczę, tu nawet nie jest przeładowany. Dobra, rozwalmy go wręcz. Nie no, żartujesz sobie. Dobra, czas reakcji. O kurczę. Załatwiają swoich przy okazji. No teraz nie. Teraz w ogóle nikogo nie załatwili. No dobra, i gramy naszym Fade'em, który nie jest, że tak powiem, osobą strategiczną. Też tryb reakcji. O kurczę, będziemy musieli wycofać naszego wojownika. Prawdopodobnie. Dlaczego utrata kontroli? Mam tyle kontroli, a... Cholera, cholera. Broń się zacięła. A w ogóle ona jest ranna, teraz dopiero zauważyłem. No dobra, strzel... Nie, bo teraz ona strzela. Aha, dobra. Ona strzela. Zmienimy sobie na potrójny. No i co? No to kogo teraz? Tego chyba, co nie? No i teraz jeszcze pojedynczym. Też tego. Dobra, i nareszcie mamy pani snajper. Pani snajper znowu nie może trafić tego, którego ja chcę, żeby mogła trafić. No ale teoretycznie może wykończyć tego jednego. To niech go wykończy. Dobra. Dobra, to teraz sobie czeka, spokojnie. I teraz ten nasz wielki Bert, on jest strasznie ranny, dlatego się nim wycofamy. Łopata, nie. Wycofamy się nim na razie. Że tak powiem. Co my teraz tak, jakie teraz mamy możliwości? Tym znowu widzę, że chyba nie ma sensu cokolwiek świrować. Schowamy się tutaj i czekamy. Naprawdę swoich wysadzają? Trochę dziwna strategia, muszę przyznać. No ale skoro mają jakiś taki wewnętrzny fetysz, to nie będę im zabraniał. O kurcze. Był atak. Teraz tak, mamy naszą wojowniczkę. Kurde, ciągle poza zasięgiem. Dobra, zmieniamy taktykę. Przybliżamy się troszeczkę. Potrójny strzał. Teraz ten jest na rozwalenie prawie. Praktycznie. Chociaż ten jest bardziej irytujący. Ja tak uważam przynajmniej. Zastanawiać się, kogo rozwalić w pierwszej kolejności? Dobra, rozwalmy go. Żeby nam już nie przeszkadzał, że tak powiem. O to w głównej mierze mi chodzi. Mamy teraz też naszego pana snajpera, który, jak się okazuje, nadal jest tutaj poza zasięgiem leciutkim. Dlatego on się tutaj troszeczkę zbliży nam. Dwa punkty. Sobie spokojnie kucnie. I strzeli sobie tego oto pana. Piękny strzał. Muszę przyznać, teraz tutaj broń energetyczna. Przecież ona miała jeszcze... A dobra, wiem. No niestety za mało w tym przypadku. Dobra. Ona też chyba powinna zmienić sobie
pozycję, tak mi się przynajmniej wydaje, bo ona jest teraz na linii strzału w sumie. Ona się już nie chowa, że tak powiem, za tym. Niestety teraz nie za bardzo może cokolwiek zrobić. Dobra, niech stoi na razie. A, wow, właśnie o tym myślałem sobie. O tym właśnie myślałem. Weź się schowaj na razie tutaj za tym i czekaj. Dobra, mamy teraz tą wojownika. Cały czas to samo. Cały czas to samo. O kurcze. No dobra, teraz tak, mamy tą wojowniczkę. Zmieniamy sobie na 3 szoty i myślę, że w tego. Uwaga. Ładnie obrażenia mu zadaliśmy. Mamy jeszcze jeden strzał. Strzelimy sobie ponownie w niego. Dobra, no i teraz snajperka. To już będzie strzał wykańczający. Nie, no nie będzie, ale możemy zawsze spróbować. Że tak powiem, jeszcze jeden strzał musi być, żeby był wykańczający. Mamy tego, on ma mało życia. Na razie sobie stoi spokojnie. Tutaj tryb reakcji. Tak samo tryb reakcji, oni cały czas kampią. Kurde, kurde. Jest źle znowu wykorzystany potencjał. Dobra, strzelamy do tego, ponieważ jest największa szansa trafienia. Super. Będzie trzeba przeładować w następnym ruchu. No i chyba się cofnąć troszeczkę. Dobra, ten tak, on musi na razie czekać. No to poza zasięgiem, no musimy czekamy. Dlaczego utrata kontroli? Tylko 10. O. Ja nie wiem, aha, bo piguła jest za daleko, tak? O to chodzi? Że piguła ma dowództwo i chodzi o zasięg też? No dobra, chyba że tak. Dobra, co mamy? Widocznie to zależy to od ziomeczka, który to nosi. Co my tutaj tak właściwie mamy? A, czekaj, bo jestem teraz snajperem, tak? A, już tylko jeden został. To możemy w sumie spokojnie przebiec nawet tutaj. Broń się zacięła. Ten sobie spokojnie... też w sumie może już zacząć biec. Nie, nie może, on mało życia ma. Nie chce, chce, żeby level pozdobywał też. Dobra, czas najwyższy tym też się ruszyć w końcu, łaskawie. Małe szanse, że trafimy cokolwiek. No, spróbujmy. Tak też myślałem. Tym już trochę większe. Po prostu wiecie co zróbmy? Po prostu przejdźmy tutaj sobie elegancko. No i strzelmy w niego. Tutaj też słabiutko. Tutaj przejdźmy może za to. W ogóle miałeś przeładować to swoją drogą. Poczekaj, spróbujmy jakoś tak się ustawić tutaj na przykład. Dobra, schowajmy się. Zobaczymy co on zrobi. Tego na razie ten czeka. No i mamy nadal, kogo mamy teraz? A, pigułę. No to co? Ładne obrażenia. No i ładne wykończenie. Dobra, mogło być lepiej. Teraz tak, szybka akcja. Ogólnie zasady taka, że ona tu umiera pomału, więc musimy ją szybciutko wyleczyć. W pierwszej kolejności musimy ją właśnie wyleczyć, żeby kurczę nam nie umarła. Dobra, elegancko. Ona krwawi jeszcze przez 21 sekund raptem. Dobra, to nic jej nie będzie raczej. Powinna to przeżyć. Dobra, zmierzmy się do kupy i teraz tak, swoją drogą, jestem ciekaw, co by było, gdybyśmy na przykład ona ma co właśnie, czy na trafienie krytyczne, w sumie to jest lepsze. Ale ogólnie rzecz biorąc, jestem ciekaw, co jakby ona dostała. Ona dostała to, co nie? W sensie ten gadżet. O, i dostałaby ona go. To czy ona wtedy mniej by się buntowała sama w sobie? Zobaczmy. Ryzyko buntu. Nie, ryzyko buntu nadal jest tak duże, jeśli ona by to miała. Tutaj jest trochę mniejsze, ale jeśli ona by to miała, to nadal jest to tak duży bunt. Duży bunt. Okej. Okay. Duży bunt, a dajmy to pigule jednak znowu. A jeśli będzie miała, to będzie miał piguła,
to ryzyko buntu jest mniejsze. Tylko musi być po prostu blisko piguły. No dobra, to pozbierajmy teraz fanty, gdyż na pewno jest ich całkiem sporo. Zaczynając właśnie od karabin szturmowy. O, coś dla ciebie, baby. Zobaczymy, czy to jest faktycznie lepsze. Nie gadaj, że znowu będę miał lepszą broń, ale super, zawsze mi się to podoba. I znowu kolejny karabin szturmowy, niech tym razem on go weźmie. Pistolet. Zobaczmy, czy jest lepszy. Nie jest lepszy od tego naszego wcześniej pistoletu, którego mieliśmy. W ogóle to jest 38. No to niech sobie on weźmie. Karabin niech weźmie na przetrzymanie nasz Bert. Tutaj apteczka, śmieci. Nagle się okazuje, że wszyscy są już prawie praktycznie totalnie przeciążeni. I w pewnym momencie będzie trzeba aż wręcz wrócić do bazy, żeby właśnie sobie wszystko zregenerować, powiedzmy. Dobra, tak czy siak naprawdę mamy niezły, to tak, karabinem tym się jeszcze przyjrzymy w następnym odcinku. Ogólnie rzecz biorąc, w tym akcencie już zakończymy. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Zachęcam do oglądania kolejnych części, a póki co życzę wam miłego dnia i do usłyszenia. Cześć wam!